Cześć Robercie. Dzień dobry Państwu. Robercie ostatnio. Tak, tak, mnie, tak mnie naszło, że ta nasza metodyka, o której tu ciągle rozmawiamy, spotyka się z pewnego rodzaju krytyką, że w ogóle cały ten proces strasznie długo trwa, wymaga wielu spotkań, interakcji z klientami, a ludzie zasadniczo nie chcą się spotykać, tylko chcą sprzedawać, chcą akcji, nie chcą zarabiać pieniądze do firmy. Powiedz mi, co można z tym zrobić? Stosować metodykę. Dobra, dziękuję, kończymy. Witam, witam Witam. Tomek, witam wszystkich. Tak, ja spotykam dokładnie te same uwagi. Wiesz, to mhm. nie jesteś odosobniony, nie, no, czy nie jesteśmy odosobnieni. Właściwie w każdym projekcie, który realizuję pojawia się taki w pewnym momencie taki, taka obiekcja ze strony klienta, że nasi sprzedawcy muszą sprzedawać, a nie rozmawiać, nie będę cytował, o czym z klientami, tylko po prostu mają sprzedawać. No i, i powiem tak, Trochę racji w tym jest, bo pewne statystyki sprzedażowe mówią, że ileś iteracji z klientem musimy odbyć, żeby ta rozmowa przyniosła efekty, musimy zbudować zaufanie, relacje i tak dalej. Możemy podlinkować ewentualnie do, tak tej, do tej statystyki. Natomiast myślę, że kluczowa rzecz jest taka, że nie do końca, jeżeli się nie, nie stosuje metodyki, to nie do końca rozumie się, czym jest discovery meeting, bo dwa słowa o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. A ja Ci wejdę jeszcze w słowo, bo użyłeś tutaj określenia, że klienci mówią, że ich sprzedawcy nie mają rozwiązania rozmawiać o byle czym z klientami, tylko, tylko sprzedawać I, i myślę, że to też jest istotny element, nie? No bo to, tak. że mamy dużo spotkań z tymi klientami nie oznacza, że mamy z nimi rozmawiać o niczym e, interesującym, a nawet istotnym w kontekście biznesowym, tak bo o tym, czy oni, Zdecydowanie. Pojadą, czy oni pojadą na narty, czy wynajmą jacht, to naprawdę jest rozmowa na inną okazję, a na okazję spotkania z klientami pod kątem biznesowym mamy bardzo precyzyjny zestaw informacji, które musimy pozyskać. No i właśnie myślę, że to jest dobry moment, żebyś wszedł w buty, pana od discovery meeting Właśnie dokładnie, dobrze, że o tym powiedziałaś, bo jest wielu takich sprzedawców i sam się z tym wielokrotnie spotykałem, że prze przesadzamy z tak zwanym budowaniem relacji, nie? Mm -hmm. Czyli spotykamy się, rozmawiamy o tych nartach, o tych wyjazdach, o tych grillach i wszystko fajnie, tylko gdzieś brakuje śmiałości, żeby zrobić to realne spotkanie sprzedażowe, takie biznesowe. No i narzędzie Discovery Meeting, które stosowane jest w Solution Selling, to jest takie narzędzie, które pozwala nam przeprowadzić jedno bardzo konkretne spotkanie. Mm -hmm. Spotkanie, które ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, odkrycie. Odkrycie bólu klienta, odkrycie jego realnych problemów, wyzwań, tego, z czym się zmaga, czyli wchodzimy w rolę takiego właśnie kogoś, kto robi discovery. No i teraz zastosowanie tego narzędzia w całości, nie opcjonalnie, w sensie nie, nie, nie częściowo, mm. tylko w całości pozwala nam na zebranie bardzo, bardzo konkretnych informacji, które można byłoby streścić w czterech literach. PCRC jeszcze ci wrócę na chwilkę, bo to, o czym mówisz, jest szalenie istotne, rzeczywiście, jakiego rodzaju informacje zbieramy. Tylko ja bym chciał jeszcze bardzo precyzyjnie nazwać w ogóle, po co nam to spotkanie, tak? Bo, bo, bo na jego końcu możemy tego naszego potencjalnego klienta albo zakwalifikować do tego, że tym klientem tak. może być, albo go zdyskwalifikować, że po prostu bardzo fajnie się rozmawia o nartach, wypije kawę, ale zasadniczo no, to jest koniec naszej współpracy biznesowej. Zdecydowanie. Myślę, że znowu odcinek o kwalifikacji dyskwalifikacji gdzieś pewnie możemy podlinkować. Możemy też podlinkować z odcinek mówiący o, o formule sprzedaży, która w tej metodyce jest niezwykle istotna, mhm, ale właśnie, żeby te wszystkie rzeczy zastosować, konieczne jest spotkanie Discovery. I wspomniałem przed tym twoim tutaj Twoją dygresją o tych czterech literach PCRC. Y po co nam spotkanie Discovery Meeting? Po to, żeby te cztery litery wypełnić. Czyli można było powiedzieć sobie tak, jeżeli idziemy na spotkanie z klientem, warto sobie na kartce, na której będziemy robić notatkę, czy w notatniku elektronicznym napisać te cztery litery i wiemy, że zmierzamy po to, żeby je wypełnić. P jak pain, a, przepraszam, dzisiaj jesteś skąd. Chciałem z... powiedzieć, że cztery litery u nas w języku polskim kojarzą się trochę inaczej. Więc, tak. Szanowni Państwo, to nie są te cztery litery. To nie litery, są te cztery tylko litery. Tylko PCRC, tak jak mówi Robert. A, I pojawił się no cały temat, temat notatki, który no nie tylko w tej metodyce, ale w ogóle notowanie jest dość istotnym elementem, żebyśmy mogli dość precyzyjnie wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy. Nie tylko z klientem, ale w wielu aspektach naszego życia. Znowu mała dygresja. Ja ostatnio rozmawiałem z jednym z dyrektorów handlowych, który powiedział, że ocenia przyszłych sprzedawców, kiedy robi z nimi spotkanie, interwiu, między innymi po tym, czy robią notatki. Mhm. Jest to dla niego bardzo istotna wiadomość. Także jak słuchacie nas sprzedawcy, bądź przyszli sprzedawcy i staracie się o robotę, to pamiętajcie, że robienie notatek to naprawdę daje radę. Mhm. Ale wracając, PCRC, czyli te cztery litery, jeżeli sobie je wypełnimy w trakcie spotkania, to będziemy mieli pain, czyli będziemy mieli ból klienta, rozpoznamy jego sytuację i jego ból, C jak consequences, czyli rozpoznamy, czy jest konsekwencja zaniechania działań. Jednym słowem, czy ten ból, który klient przed chwilą nam wyznał, czy ten problem, który posiada, wyzwanie, czy faktycznie, jeśli nic z tym nie zrobi, to spowoduje, że on będzie miał jeszcze większy problem. Czyli jeśli nie ma consequences, no to nie mamy pcrc, tak? Czyli p jak pain, c jak consequences, r, pcrc, PRR jak reasons. Czyli przyczyny występowania tego problemu czy bólu, musimy je poznać. To kiedyś o tym mówiliśmy przy bólu głowy, tak? Jak boli mnie głowa, to nie dajemy tabletki od bólu głowy, bo mogę mieć nadciśnienie, tak? Trzeba wyeliminować przyczynę, a nie sam, sam ból, który, który powstał. Więc tak sprzedawca będący na discovery Meeting powinien zadbać o to, żeby mieć reasons, Najlepiej mieć ze dwie-trzy takie przyczyny. Mhm. I ostatnia rzecz, która definiuje, czy my możemy z tym klientem dalej pracować, czy powinniśmy z nim dalej pracować, czyli co jak capabilities, czy my mamy możliwości do tego, żeby zrealizować jego wizję, czyli jego sytuację po wyjściu z tej sytuacji, w której obecnie się znajduje. Bo jeśli nie mamy capabilities, czyli musimy się łapać prawą ręką za lewe ucho, przysłowiowo, mhm. to lepiej nie wchodzić w temat, albo go gdzieś oddać. Myślę, jeżeli mamy capabilities, określiliśmy te pierwsze trzy rzeczy wcześniej, możemy przystąpić do dalszych działań. Super. I podsumowując, jak tak pięknie mówisz po polsku, czyli jeśli mamy capabilities, żeby uderzyć w reasons, aby zlikwidować klienta pain, to możemy wpłynąć na to, że on będzie miał fajniejsze consequences. Dokładnie tak. Ładnie tak. to wszystko podsumowałeś. <noise> to jest to. Jest to. <noise> Dokładnie. Powiedz mi, Robercie, jeszcze jedną rzecz na koniec naszej dzisiejszych naszych dzisiejszych rozważań. Discovery Meeting ma na celu zakwalifikowanie lub zdyskwalifikowanie. Zdyskwalifikowanie. Dziękuję. Uciekło mi to słowo. Zdyskwalifikowanie lub zakwalifikowanie naszego klienta. Czy my o tym będziemy już wiedzieli na spotkaniu, czy dopiero po tym, gdy podsumujemy sobie to w głowie, przygotujemy notatkę? No właśnie, nie tylko w głowie, bo tu jest kolejne bardzo ważne narzędzie i myślę, że też możemy do tego odcinka odnieść, bo chyba o tym mówiliśmy. Czyli po takim Discovery Meeting dobrze jest użyć drugiego narzędzia, który nazywa się Sponsor Letter albo Power mm -hmm. Sponsor Letter i zgodnie z tymi zasadami, o których mowa była w Discovery Meeting, czyli... Pain, Consequences, Leasons, Capabilities, w podobny sposób napisać podsumowanie. I dopiero jak otrzymamy od klienta potwierdzenie, że faktycznie to się zgadza z tym, co on chciał nam przekazać, i on się jakby godzi na to, żebyśmy te nasze możliwości wykorzystali do tego, żeby zrealizować jego wizję, nazwijmy to, usunięcia bólu, to wtedy możemy powiedzieć, że przechodzimy dalej. Dobra. A ja przy okazji znalazłem numerek tego odcinka, w którym mówiliśmy o sponsor letter, czyli o dealu na serwetce. To jest odcinek 13. Dokładnie. W pierwszym sezonie zapraszamy. Link powinien się gdzieś tu pojawić. Dobra. E, kolejne pytanie, które na pewno się po, e, pojawi, to no dobrze, ale kiedy, kiedy mówimy o pieniądzach i jak o nich mówimy? I o tym my z kolei będziemy mówić przy okazji następnego odcinka, do którego już teraz gorąco zapraszamy. Zapraszamy. A tymczasem kończymy odcinek bieżący dotyczący Discovery Meeting. Zapraszamy Was gorąco na przestań wreszcie sprzedawać.pl. Hashtag też przestań wreszcie przestań sprzedawać. Wreszcie sprzedawać. No i oczywiście do komentowania, udostępniania i wiadomości prywatnych. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia, cześć.